Biennale Sztuki dla Dziecka to wydarzenie dwuletnie. W cyklu trwającym właśnie dwa lata rozważamy jeden biennalowy temat. W tym roku jest to hasło Spotkanie jako sztuka. Ta edycja Biennale, wzorem edycji ubiegłej, ma swój dodatkowy punkt kulminacyjny, czyli półmetek Biennale Sztuki dla Dziecka. Spotykamy się na wydarzeniach artystycznych i dyskusjach związanych ze sztuką dla dzieci w połowie drogi do festiwalu. W tym roku półmetek Biennale Sztuki dla Dziecka odbywa się w formie wyjątkowej, w formie, której nie planowaliśmy wcześniej, ale pod wpływem tego, jak rozwija się sytuacja w naszym mieście, kraju i na świecie, zdecydowaliśmy się na formułę online'ową. Sprawia to, że nie spotkamy się na miejscu, nie będzie możliwości wymiany myśli i doświadczeń tak, jak to było w ubiegłych latach, ale nowa formuła pozwoli nam dotrzeć do większej grupy uczestników i uczestniczek, a tym samym ograniczenia związane z mieszkaniem w innym mieście, miejscowości nie będą uniemożliwiały uczestnictwa w obserwatorium. Działanie w sytuacji epidemicznej okazało się dla nas ogromnym wyzwaniem, ale mimo wszystko mam nadzieję, że udało nam się stanąć na wysokości zadania.